czyli co, przechodzimy do zdjęć. Yes, to, yes. Co? Alan, przejmuj. Dziękuję. Wszystko. Proszę Państwa, po wczorajszym 4-godzinnym researchu. I dzisiaj 3-godzinnym, rozłożonym na dwie osoby. No, nie, to nieprawda. To krótkie było dzisiaj, ale ja tylko powiem, bo te notatki są sporządzone, więc... Gdybyś na twoje lekcje hiszpańskiego przygotowywał, Alan. Dobra, weź tam się, weź, słuchaj. Jest tak. Gildia operatorów od 2020 do 2017 trafiła 5 na 5 ma wszystko, tylko że Lighthouse był w tej kategorii tej Spotlight, nie bodajże, Spotlight, tak. Specjalnej. No w tej kategorii specjalnej był, czyli trafili 5 na 5, wtedy tylko zostało pominięte Le Mans 66. BAFT natomiast mają skuteczność raz 4, raz 3, a Critics to jest już w ogóle różnie. Raz mają 5, raz mają 4, raz mają 3, a oni nominują tych filmów dużo. No więc najłatwiej jest, znaczy stawiamy, że na 100% pojawią się 4 filmy nominowane przez gildię z operatorów, czyli Nomadland, Mank, News of the World i Trial of the Chicago 7. I najbezpieczniej jest postawić też Cherry, no bo oni się praktycznie nigdy nie mylą. A zdjęcia w Cherry, ponieważ dzisiaj ja i Radek zaliczyliśmy seans, są, już abstrahując od tego, że nam się podobały, dużo osób ich nie lubi, to one są takie naprawdę efektowne i to jest zdecydowanie coś, co Oscary mogą nominować, bo tam jest tyle pomysłów na to, tyle takich, że no oglądasz i myślisz, wow, no tutaj operatorzy się popisali, więc myślę, że spokojnie to tutaj się załapie. I też ze względu na to, że po takim filmie się nie spodziewasz takich zdjęć, a jednak dostajesz je na najwyższym poziomie, więc to mogło też przeważyć. Mhm. Tak. To co tutaj sprawdziłem szybko, że jeszcze Firstmana nie nominowali, nominowanego do ASC, więc jeszcze był jeden wyjątek poza tym Lighthouse'em na miejsce Le Mans. Ale tak, też myślę, że Cherry będzie nominowany, dlatego choćby, że była to bardzo zaskakująca nominacja na ASC, więc widocznie podoba się operatorom ten film bardzo, więc pewnie będzie też na Oscarach. Ale czy oni obejrzą to? No już obejrzeli, no, jak widzisz. Mhm. No widocznie obejrzeli. Jakieś screenery pewnie poszły też do Akademii, podejrzewam, a przynajmniej... No, Apple ładował grube miliony, mówili w kampanii Cherry, tak? Przy Holandzie przecież. No coś, to co wywali Judasa? No, oczywiście, Judasa. Oczywiście. Ja akurat wrzuciłem Judasa na miejsce procesu, zakładając, że będziemy mieć powtórkę z ubiegłego roku, czyli znowu pominą Papa Michaela, tak, który był nominowany właśnie za to Le Mans przez ASC, a nie był do Oscara. No i też Judas był nominowany przez BAFTA. Co prawda tam Sean Bobbitt jest chyba Brytyjczykiem, jeśli się nie mylę, więc może dlatego, ale no jest to jakaś opcja na pewno, skoro BAFTA zauważyła jego zdjęcia. I oni lubią takie właśnie takie brudne, ciemne filmy, jak na przykład Darkest Hour. Mhm. Więc sądzę, że Judas się może dostać i chyba go zostawię na razie na ten moment. Też myślę, że właśnie też chciałem, żeby tego trial wywalić, ale uważam, że stawianie przeciwko gildii tych operatorów to jest trochę bez sensu, a Judas jest troszkę za słaby. Myślałem, że on się pojawi w gildii, a się nie pojawił, więc to osłabiło jego szanse według mnie i nie uważam, żeby drugi raz ten sam operator dostał snaba, bo to nie jest jakiś operator, którego Oscary nie lubią, bo on już ma chyba 3 nominacje z tego, co ja pamiętam. Nie, tylko jedno, mam Nebraska i tyle na razie. Ale to, no to oczywiście przygotowany do materiału jestem jak za... No, pomyliłem się, no. Ale nie, nie do tego to mówię, ale zauważyli go już raz, to oczywiście mogą też drugi na pewno. Ale Nebraska, to wiesz, też był taki film... To bardzo pod zdjęcia, no właśnie. Czarno-białe i mocny dosyć, nie? Bo on tam miał nominację za Best Picture, za aktora, za scenariusz, więc też teoretycznie mocniejszy od Juda. O Jezu, teraz o procesie mówimy. No ja się pogubiłem, o czym my mówimy. Dobra, a Minari? Wątpię. No też wątpię, bo chyba by się pojawił na ASC, no ale może gdziekolwiek, no bo też na BAFTAch się nie pojawił, nie? A się tam pojawił Mauretańczyk zamiast niego, więc to trochę świadczy o tym, jaki ten film jest słaby akurat w tej kategorii. Więc bardzo wątpię, że jakby się to pojawił, to by było ogromne zaskoczenie. A co jeszcze mogłoby się pojawić? Tenet i The Five Bloods jest wysoka na Gold Derby. Już wam mówię, no... Akurat tutaj... The Five Bloods jest operator co Cherry, to nie sądzę, żeby nominowali go dwa razy. No chyba, że nominują go za The Five Bloods, a nie za Cherry. No jest taka też możliwość, ale...
Nie, no to by już było strasznie dziwne, gdyby ta Five Blast nagle wyjęli ze zdjęciami zamiast Cher. Tak, dlatego myślę, że Cher jest bardziej prawdopodobny. No okej, ale na przykład jeszcze jest Tenet. Myślicie, że może Hoytema się nagle pojawić, czy nie? Nie, ja uważam, że nie i że silniejszy jest już Mauretańczyk. Mhm. Okej. No ja bym postawił Minari na pewno nad Tenetem. Więc pewnie Tenet na jakieś ósme miejsce bym dał, czy coś. Ja pewnie też dałbym Minari wyżej teraz. Mhm. I co jeszcze poza tym? Jest jakaś jeszcze opcja? Oczywiście niektórzy też wierzą jeszcze w pierwszą krowę. No właśnie, ale pierwsza krowa, to chciałem powiedzieć. Mhm. Ja już no nie poza wierzę, tym... Ale nie wiem, no raczej nie. Mhm. Sądzę, że możemy przejść do kostiumów, jeśli chyba że ktoś chce coś dodać jeszcze. Czy no warto dodać, że może Dariusz Wolski wreszcie będzie pierwszy raz w karierze nominowany za nowiny ze świata, więc... No będzie. Będzie. Operatora. Mhm. No też tak myślę, że będzie, ale warto... Warto wspomnieć, dokładnie. Tak. Mhm. Radek, jesteś przygotowany do kostiumów, to może teraz ty byś zaprezentował tutaj nasze wybitne... Nasz ulubiony myśli. Longshot, który forsujemy Gloria przez pół roku. Nie uwierzycie, co? Spadła stawka na Gold Derby. No mówiłem. Rozumiecie to? Wy rozumiecie to? To się dzieje. To się dzieje. A dobra, zacznijmy od początku, co? No to Radek, gotowy jesteś, czy ja mam tutaj czytać swoje notatki? Ja jestem gotowy i w kostiumach mamy... chyba trzech takich mocnych kandydatów, czyli Marini z Black Bottom. Ty, no ale myślałem, że powiesz, że dlaczego to wynika po prostu, że z naszych notatek. Ale to wiesz, może najpierw wprowadzicie i potem powiecie czemu, co? No dobra. No tak. Dobra. Później jest Mank, Emma. Jeszcze wydaje mi się, że Mulan jest bardzo mocnym kandydatem. Nie wiem, czy się zgodzicie. No tak. Tak, zgadzam się też. I na piątym przynajmniej ja z Alanem mamy The Glorious. Yes. Mamy to. I tu wytłumaczę, dlaczego stawiam na The Glorious, a nie na Ammonite, które nominowały BAFTY, pomimo tego, że BAFTY mają skuteczność 4 na 5 w ostatnich... Co roku mają 4 na 5. 4 latach bodajże patrzyliśmy i mają 4 na 5. No tylko, ja patrzyłem poczekaj, ja tu powiem, oni mają do 2016 mają 4 na 5 albo 5 na 5, mieli 5 na 5 tak, w 2017. Tak, tylko że BAFTY zrobiły w tym roku taką rzecz, że nominowały i Ammonite i The Dig, więc nie ma opcji, żeby w tym roku mieli 5 na 5, zostaje to Ammonite, ale o tym porozmawiam później, bo na razie mówimy o The Glorious. The Glorious może być z tego względu nominowane, że za kostiumami stoi Sandy Powell, która miała, uwaga, 15 nominacji w swojej karierze, które zamieniła na 3 Oscary. Aha. Dodatkowym argumentem za The Glorious jest reżyserka Julie Taymor, której każdy film był nominowany za kostiumy, czyli Burza, Across the Universe, Frida i Titus Andronicus. Warto powiedzieć... Nie, to ja mu to powiedziałem wczoraj wszystko. To jest ściągnięte... To jest... Możecie sobie ale otworzyć... Ja to żeby nie było, sam sprawdziłem, czy tak jest, bo nie uwierzyłem Alanowi na słowo, bo to się wydaje tak dziwne. Też mu nie wierzyłem, jak to mówił. To jest, żeby takie 4 filmy miały za kostiumy nominacje. Znikąd. No właśnie znikąd. Przepraszam panów, ale co znikąd? No dobra, nie wiem. Frida to była... Ale reszta, no to tak jest... No właśnie, bo chciałem powiedzieć, że Across the Universe w ogóle bez żadnego prekursora to miało nominację do Globa za film i było w Camera Image w konkursie, chyba tam wygrało coś nawet, jeżeli pamiętam, to chyba Srebrną Żabę i nie było tego nigdzie. I dosłownie na Oscarach jest jedna nominacja za kostiumy, więc coś w tym jest. Jest na shortliście do make-upu też, tak? No właśnie, czyli to nie jest film tak zdecydowanie martwy, bo jednak się gdzieś tam pojawia. Chciałem powiedzieć, że The Glorious się wydaje właśnie tutaj bardzo dobrym filmem do reszty tych wymienionych, nakręconych przez tą reżyserkę, bo też jest takim dosyć martwym filmem w tym sezonie już w tej chwili i też byłoby dziwne, gdyby właśnie nagle go wyjęli i był nominowany, także no wszystko wychodzi na to, że za kostiumy The Glorious dostanie nominację. Trzymamy kciuki. Co bardzo uważasz? Nie wziąłem tego filmu, ale on jest jakoś ciekawy od tej strony, no bo jednak te wszystkie wcześniejsze filmy Taymor to były no, raczej bardziej widowiskowe. Czyli na pewno jest bardziej ciekawszy niż Ammonite pod tym względem. Okej. No tak, no bo tam warto powiedzieć, że tam się przecież akcja dzieje na przestrzeni wielu lat, prawda? I tam też w różnych krajach na przykład są kostiumy z Indii, sama ta Gloria przecież ma właśnie kostiumy z różnych lat, no bo tam jej młodość to...
jakieś lata 30, 40, tam też są przecież lata 80, później jak ten ruch się rozwija, no strasznie dużo tego jest, nawet jest scena, gdzie ona tam jest na jakiejś imprezie Playboya, nie, i tam jest masa tych kostiumów i no ja uważam, że to wystarczy, żeby nominacja była. Znaczy już sama postać Sandy Powell wskazuje, że to no, musi być nominacja. No tak. Tak, jest to możliwe, chociaż też nie nominują Powell za wszystko, prawda? Ja mam akurat Amonit na tym ostatnim miejscu właśnie ze względu na nominację do BAFTA i tam też projektantem kostiumów jest Michael Connor, którego też nominowano 3 razy, w tym za taki film jak Kobieta w ukryciu, który też nie został zauważony w żadnej innej kategorii, jeśli dobrze pamiętam. Więc no nie jest pewnie też jakąś totalną niemożliwością. Oczywiście też niektórzy wierzą, że Nowiny ze świata tutaj wejdą, bo projektantem jest Mark Bridges, tak? Czyli ten, który na przykład w tamtym roku z zaskoczenia był nominowany. No tak, dokładnie. No tak. I też już wygrał 2 Oscary, więc też pewnie jest jakąś możliwością. No ja bym postawił News of the World nad Ammonitem. Ja nie, ja wam powiem czemu. Bo właśnie z matematyki, z tych naszych obliczeń algorytmowych wynika, że Ammonite powinno być nominowane. To po prostu wszystkie znaki na niebie. No ze względu na BAFTY, no bo BAFTY mają to. No tak, no, no właśnie. Tego wynika, że Ammonite jest przynajmniej na tym 6. miejscu, jeżeli tak. Nie dostanie nominacji. A tak. Myślisz, że Mulan może wypaść? Nie, Mulan jest za silny według mnie. Ja nie oglądałem Mulan, ale już wam mówię, Mulan się pojawiła, gdzie się pojawiła? No pojawiła się zarówno w Gildii Kostiumologów, jak i na Critics' Choice. Ale też warto wspomnieć, że Gildia Kostiumologów to jest najgorsza gildia w ogóle, bo oni to mają skuteczność po prostu w tamtym roku 2 na 5 trafili na te swoje wszystkie 3 kategorie. Także nimi się jakoś nie warto bardzo sugerować. To jest chyba najgorsza gildia pod tym względem, że nie warto tak. Patrzeć. No my to wszędzie nie mogliśmy uwierzyć, nie? Bo te wszystkie gildy zazwyczaj mają skuteczność, no w większości mają 4 na 5, 5 na 5, rzadko się zdarza 3 na 5, nie? A tu zaczynamy od 2 na 5, nie 3 na 5. Co jest z tą gildią nie tak? No widocznie mają zupełnie innych członków niż ci, którzy są na Oscarach w tej gałęzi kostiumowej. Ale no Mulan się wydaje zdecydowanie silnym filmem i zazwyczaj się pojawia... No Mulan na baw tak nie ma, to jest no, jakiś tam wyznacznik, dlatego no, według mnie to jest czwarte miejsce, bo nie jest takie pewne jak Emma czy Mank. No bo tak, Madai nie jest frontrunnerem w ogóle, no ale Mulan powinno wejść. Znaczy też myślę, że wejdzie, ale no ta jakby projektantka kostiumów, ta jakaś Bina Daigler nigdy nie była wcześniej nominowana do Oscara, więc, a oni lubią jednak nominować stale te same osoby, więc to może być jakiś problem. Z drugiej strony nominują czasem te live action wersje animacji Disneya, tak, nie wiem, Alicja w Krainie Czarów nawet wygrała, czy Piękna i Bestia też była nominowana, więc pewnie mogą Mulan spokojnie nominować. No tak, no bo w tamtym roku Aladdin nie dostał żadnej nominacji, ja go chyba typowałem gdzieś, nie jestem pewien, no ale Aladdin na pewno był bardzo ładny od tej strony i to jest właśnie ten problem, bo ciężko jest przewidzieć, czy akurat ten film Disneya będzie szedł po Oscary, czy nie, bo to jakoś, nie wiem, losowo to jest, bo one zawsze są w tych gildiach i tak dalej, a czasami się pojawiają na Oscarach, a czasami nie, więc może być też tak, że Mulan całkowicie się minie z Oscarami, choć to by było ogromne zdziwienie moim zdaniem. No tak, dobra, ja też... Możemy przejść do montażu, czy... Możemy. Możemy. No, bo 10 minut mówiliśmy o kostiumach, także... Okay. Poczekaj, co się będzie w muzyce działo. Ty. No, to chyba podzielimy ten materiał na 2, nie? No, zdecydowanie. I potem techniczne drugie. Okej, montaż. Chcecie zacząć? Tak. Poczekaj, znajdę sobie tutaj montaż na mojej karcie. Dobra, to może ja tylko powiem, że są 3 pewniaki. Takie wyprzedzenie według mnie, że Trial of the Chicago 7, Nomadland i Mank. A dalej się dzieje nie wiadomo co. Ja chcę zacząć. Nie mam już, ale... więc nie zgadzam się, że jest to pewniak, ale może jest, może się mylę. Czy z tą kategorią jest tak, że tutaj są nominowane filmy najmocniejsze generalnie z szansami na Oscara, prawda? Nawet niekoniecznie najlepiej zmontowane. Dlatego jest Mank, no. No właśnie nie wiem, czy Mank jest jeszcze tak mocny. No może jest. Zobaczymy w ciągu dalszej dyskusji. Ale proces filmki na pewno i Nomadland też, tak. To ja chcę wyjść z obliczeniami z naszymi, no bo nie powiem swoimi. Gildia montażystów
w ostatnich latach ma zawsze 5 na 5 i co najmniej jedna nominacja jest dla komedii. Mhm. Bo to różnie, czasem są trzy, czasem jest jedna, więc trzeba sobie oddzielić jakiś jeden dramat, który ma najmniej taki prawdopodobny tutaj montaż na Oscarach i trzeba go wywalić i ja uznałem, że to jest Minari i zamiast Minari dałem Promising Young Woman, przez co mam Trial Man, Nomadland, Sound of Metal, Promising Young Woman i czuję się bardzo pewnie z tą piątką. No ja mam Minari zamiast Manka, ale to tylko dlatego, że Minari jest mocniejsze w gildiach, przynajmniej niektórych, też takich jak SAG na przykład, tych istotnych, nie mówię o technicznych. I zakładam, że może też to się odbić na tym, że film będzie mieć nominację za montaż, bo jednak filmy, które walczą o Oscara do najlepszego filmu roku, są nominowane za montaż zwykle. Tak, no że... tak, no i to nawet nie musi być dobry montaż, bo przecież Bohemian Rhapsody wygrało, przypominam wam, Oscara. Tak, na przykład wygrało właśnie. No, no ja mam The Father akurat, bo montaż tam pełni bardzo dużą rolę podobno w filmie. Także no, no tak, mam... ale nigdy ale nie. Ale no, nie, no, no, nie. Dlatego nie zdziwię się, jak go nie będzie, nie? Ale no ja to tak powiem. Znaczy, no ja rozumiem, nie. No The Father jest na BAF, tak. A mają skuteczność 3-4 na 5, na BAF, w zależności tak, od roku. I na Critics Choice, ale oni mają strasznie taką skuteczność różną. Więc ja po prostu stwierdzam, że jeżeli Gildia Montażystów go nie nominowała, to po prostu się tu nie pojawi, bo przecież oni nominowali no tak, jakieś filmy. Gildia ma aż taką skuteczność, no to tak. Trzeba im zabierzeć akurat. I oni mają dużą tą, wiesz, dużo filmów strasznie nominują, więc to jest bardzo dziwne, że The Father się tam nie pojawił. Zapewne dlatego, że go po prostu nie obejrzeli, no ale to jest jednak znak tego, że no jeżeli go nie obejrzeli montażyści, a są ci sami na Oscarach, no to zapewne go dalej nie obejrzeli, będą pchać też swoich faworytów, no. I no może się pojawić Minari zamiast Manka, no nie zdziwię się jakoś bardzo, ale ja zostaję przy Manku, bo jednak tamten montaż był taki bardzo widoczny i tak dużo tego było, nie no, chociażby ta scena, gdzie oni siedzieli w jakiejś restauracji, oczekiwali na wyniki wyborów i tam było tak dużo tego montażu narąbane, no to wystarczy według mnie, żeby dostali nominację za montaż. Może Gildia Montażystów nie chciała nominować jakiegoś randomowego Greka, Jorgosa Lamprinosa, czy jak mu tam. Ale Parasite wygrał rok temu, nie? W tej kategorii. Nie, poczekaj. No, dobrze, no. Nie, bo to okay, nie, przepraszam, nie, bo to pomyliło mi się z scenografem. No, ale w każdym razie Parasite miał nominację. Więc uważam, że to nie jest problem, że montażysta jest randomowy. Bo no, oni wiem, nominują, wiem. No więc po prostu uważam, że The Father trochę za późno wyszedł i ma problem ze screenerami i tyle. No. Ale też go stawiałem, bo to jest bardzo prawdopodobne, że się pojawi. Mhm. Nie, Mark na pewno może być nominowany, szczególnie, że ten Baxter już wygrał 2 Oscary wcześniej za inne filmy Finchera, więc jak najbardziej może się pojawić. No ale nie wiem, czy jestem skory, żeby wyrzucić Minari z tej kategorii. No jeszcze jest taka kwestia, że mamy to Sound of Metal, które prawdopodobnie będzie nominowane w tej kategorii, ale jednak zwykle nie nominuje się tutaj filmów, które nie mają nominacji w Best Picture. Oczywiście tutaj niektórzy z was mają Sound of Metal w Best Picture, ale ci, którzy mają Judas and the Black Messiah... Mam na 9, więc jakby nie typuję, że się dostanie na pewno. Mhm. I też mi to nie pasuje za bardzo w tym montażu, jako film nominowany za montaż na Oscarach. Mi też, tak. Coś mi powiedziało, więc... No tak, zgadzam się. To się zdarza, no jednak tam, nie wiem, Baby Driver na przykład nominowali za montaż bez nominacji Best Picture, więc... Albo Lot 93 pamiętam, że miał nominację za montaż też bez filmu, więc to się zdarza, tak, to prawda. Dziewczyna z tatuażem przecież chyba też tak miała, także... Tak, dziewczyna nawet wygrała, więc tym bardziej. No właśnie. No dobra, idziemy do kostiumów? Mhm, okay. Znaczy nie do kostiumów, tylko do make-upu, no. No tu już proste rzeczy, tu nawet wyliczeń żadnych nie mamy, więc... Tu są oczywistości raczej. Tak, ewentualnie tutaj na piątym można się zastanawiać, ale... No tak, no bo tutaj jakie masz 4? No to 4 mam Marainis, Birds of Prey, Pinocchio i Hillbilly Elegy. To już tak mam. Birds of Prey taki pewniak, tak? Nie, ja to nie, no po prostu tak miałem, nie, ale ja zmieniam na 4, ja na 2 daję Hillbilly, potem Pinocchio, a potem Birds of Prey. No ale jednak stawiam, że się wszystkie te 4 filmy pojawią.
Też tak mam, ale Birds of Prey rzeczywiście nie jest pewny. Zresztą też są ludzie, którzy nie typują Pinokia, co mnie trochę dziwi, ale... Mnie też. Pinokio to jest dla mnie no film, który się nawet po zwycięstwu może pobić. Także... Znaczy w innej rzeczywistości pewnie by się pobił, ale nie wiem, czy oni będą to oglądać potem po nominacjach, żeby... A no to prawda, no, na pewno nie. Ale jakby, sam make-up zajebisty jest w Pinokiu. To trzeba oddać. Dobra. I co na piątym masz, Alan? No Manka klasycznie Manka, no. Poleciałem. Radek? Też Manka. No, ja się nie znam na tej kategorii, no to chyba zostanę tak, jak wy mówicie. Znaczy, no nie wiem, no jeszcze niektórzy też Emmę typują, ale tam, czy tam była jakaś ciekawa charakteryzacja, no były fryzury, prawda, ale... Ale oni tutaj... nie dominują za fryzury, prawda? No, to jest zawsze za make-up, bo te fryzury to są tylko w nazwie. No tak, więc niektórzy chyba... też typują Jingle Jungle, no. Ja się nie, bo to też by była za fryzury. Ja pooglądałem ten film i uważam, że jakby był, że on powinien wygrać Oscara za kostiumy w ogóle od razu, bez żadnej konkurencji. Po prostu dajcie Jingle Jungle Oscara za kostiumy, ale tu make-up to się opierał na fryzurach i tu nie było jakiegoś w ogóle make-upu. Więc ja się zdziwiłem, że to na tej shortliście to w ogóle jest. Ale no nie zdarzy się to. To by mogło wyskoczyć w kostiumach, w scenografii, ale w make-upie to po prostu... Strzał z dupska to by był totalny. Czyli myślisz, że w kostiumach może być, tak? No, nie twierdzę, że może być. No, ja bym go w top 10 nie postawił, ale jakby się pojawił, to bym powiedział: o, tu mnie zaskoczyliście, że macie gust. Ale to mi się kojarzy tak na przykład w tamtym roku, jak był Dolemite i Rocket. Będzie te kostiumy też były takie wybitne, nie? Że myślisz, że tu się należy Oscar i ostatecznie nie były nominowane, pomimo tego, że były wszędzie. Także uważam, że Akademia nie ma gustu do kostiumów, oni po prostu nominują po nazwisku i tyle, no. Ale no chciałbym, żeby Jingle Jungle się pojawiło. To było chyba przez Gildię nominowane, więc pewnie to nie jest niemożliwe. A te The Glorias, bo nie widziałem tego filmu, mają szansę na nominację za charakteryzację, czy nie mają? Ciężko powiedzieć, no skoro ich konkurencją jest Mank, gdzie tam ta charakteryzacja też nie jest jakaś bardzo wielka, czy coś w tym stylu. No to może się pojawić The Glorious, ale tam nie ma jakiejś przemiany kogoś, czy coś takiego. No to jakieś tam jest... Nie wiem, czy też bardziej to nie byłoby za fryzury. Nie wiem, Radek, ty pamiętasz jeszcze trochę The Glorious, bo ten film to tak, wiesz, taki... Znaczy, no pamiętam właśnie ze względu na fryzury, no i za kostiumy, bo tam takiej charakteryzacji, no właśnie, żeby nie upodobnić te aktorki do głównej bohaterki tej prawdziwej, no to tak nie było za bardzo. No nie, no bo tam tylko im dali te okulary tej Glory i po prostu włosy, wiesz, zrobili takie jak one miały, takie długie, proste i na tym się kończyła charakteryzacja raczej w tym filmie, więc ja bym tego nie stawiał. Skoro akcja się rozgrywa na przestrzeni lat, to nie ma tam jakiegoś procesu starzenia na przykład? Nie, bo tam... Jest bo tam, zamiana aktorek. No właśnie, bo tam trzy różne aktorki grają. A później jest ta, przypomnij mi. Julia Moore jest. Julia Moore. Okej. Okay. No to pewnie nie będzie, pewnie Mank w takim razie. Na piątym miejscu. Dobra, to lecimy do scenografii. Okay. Dobra, do scenografii, scenografia. No to scenografii jest to samo. Gildia trafia wszystko zawsze, więc jak czegoś nie ma w gildii, to raczej jest skończone. I Gildia, przypominam, że nominowała Manka, Ma Rainey, News of the World, Mulan, Trial of the Chicago 7 i zawsze biorą jeden film z tej kategorii drugiej albo trzeciej, albo więcej niż jeden. No i tam jedyni prawdopodobni kandydaci to jest Tenet i Midnight Sky, więc uważam, że to są jedyni potencjalni tutaj zawodnicy. No i wiadomo, no Mank wygrywa, jak na drugim miejscu jest Ma Rainey, potem jest News of the World i zakładam, że wszyscy macie takie samo top 3. A tak. Mulan nie? Mulan na czwartym. No ja Mulan na trzecim, a Ma Rainey jest na czwartym. A no. No okej, ale też mam te wszystkie filmy, Rainey może mniej ważna. A co na piątym? Ja poszedłem w Tenet, bo uważam, że Midnight Sky to jest zbyt zły film, żeby dostał w takiej kategorii. Ale jeszcze warto dodać, że za Tenet tutaj jakby opowiada Critics' Choice, bo oni mają skuteczność 4 lub 5 na 5, no to a tak, oni, to oni nie nominowali Mulan, więc jeżeli się tym sugerować, no to w tym roku będą mieli zgodność 4 na 5, no i to Tenet musi wejść.
No tak, no bo zakładam, że Emma i Copperfield jest raczej to są martwe filmy. Ale Gildia tego nie nominowała, jak no powiedziałeś, tak, no to oni mają 100% skuteczność. No ja też mam Tenet, także okej. Okay. Też mam Tenet. Poza tym już samo to, te samoloty, no lotnisko i tak dalej, no to chyba powinno się spodobać Akademii. Zresztą filmy Nolana są chyba często w tej kategorii nominowane akurat. Więc możliwe, że znowu będzie. Okej, okay, ale co na przykład z takim filmem jak Promising Young Woman? Czy ten film ma szansę na nominację za scenografię albo kostiumy? Czy nie? Według mnie nie. Skoro nie jest na shortliście do make-upu, to do kostiumów też na pewno nie. Tak mi się wydaje. A do scenografii to... No jest inna gildia, więc w sensie inna tam gałąź Akademii, tak? Więc nie wiem, czy to jest powiązane. No w sumie z prawda. No postawiłbym nad Promising Young Woman to i Midnight Sky i Emme i The Father na pewno i Trial może też, także jakby nie mam tego nigdzie. No. Nie no okej, okay, oni rzadko nominują współczesne kostiumy, więc pewnie w kostiumach Promising Young Woman ma niewielkie szanse, zresztą na BAFTA też nie było tego filmu, ale w scenografii, nie wiem, może mógłby wyskoczyć niespodziewanie. No okej, też mam Tenet na ostatnim, więc... A jeszcze The Father chyba był nominowany do BAFTA, prawda? Myślicie, że The Father może się pojawić w tej kategorii zaskoczenia? A może, myślę, no, że wydaje może. Myślę, że może, że spokojnie. Montaż i scenografia dla The Father, spokojnie. No ale gildie mówią coś innego, prawda? No bo chyba z tego, co tu mam napisane, no to The Father też się nie pojawił w tej. No bo nie obejrzeli, no. Więc... No właśnie, ale czy zdążyli obejrzeć no do właśnie, tego? No właśnie, to jest nie? Problem, no to jest problem. To jest dobre pytanie. No właśnie. Świat byłby prostszy, gdybyśmy znali odpowiedź, ale no. No ale skoro my nie obejrzeliśmy, to ja zakładam, że oni też nie obejrzeli. Okej, dobra, idziemy do muzyki? O, jest. I tu się będzie działa magia teraz. Tutaj Jasiu, ja nie wiem, czy chcę. To chyba najdłużej nad tym debatowaliśmy. No na tym to siedzieliśmy z 50 minut spokojnie. I jeszcze dzisiaj trochę jeszcze czasu dzisiaj poświęciliśmy. I nadal nie mamy żadnej takiej bardzo mocnej konkluzji, więc... Ale mamy top 3, nie? Znaczy no, tak, no tak, no Soul, Magnus of the World to się pojawi raczej na 99%. Też tak uważam, chociaż niektórzy twierdzą, że Manka nie będzie, bo nie będą nominować dwa razy tych samych kompozytorów. Nie, bzdura. No, bzdura. Ale widziałem już takie pomysły, chyba nawet na stronie Variety, więc... No dobra, Variety to se może. No. Tak, wiem, ale okej, okay, myślę, że będą te trzy na pewno, to prawda. No i zabawa. Ale to jest problem, ponieważ my nie znaleźliśmy z Radkiem gildii muzyków filmowych i jest nam smutno z tego powodu, więc nie możemy porównać. Jest, w ogóle jest taka gildia? Czekaj, są dwie rzeczy. Jest Society of Composers and Lyricists, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest Hollywood Music and Media. I teraz patrzę, bo znalazłem sobie tabelkę. Czy Little Things się nominowali, to jest ważne. Nie ma nigdzie Little Things, nie. O. A co nominowali w takim razie? Jest 5 filmów, nie czekaj, nominowali tak, oni mają, nie wiem, jest Mank, jest News of the World, jest Soul, jest Minari, jest Tenet, jest Blizzard of Souls i jest The Five Bloods. W obu tych rzeczach. Dlatego jest Blizzard of Souls tak wysoko. A zobacz, nie no teraz to ciężko, czy mógłbyś zobaczyć, czy pasażerowie mieli nominację do tego? Bo Newman wtedy był na 21 miejscu na Gold Derby. Na 21 miejscu. A The Little Things jest w jakoś, nie wiem, chyba na 7? Jakoś tak o teraz. No, który to był rok? No to był rok, Nić, Widmo, Call Me By Your Name i tak dalej, no. Bo jak nie, no to nic nie zmienia, według mnie. To ja no nie wiem, czy ja to gdzieś znajdę teraz. To... Ale to mogę poszukać potem i zrobimy update w razie czego. No dobra, no to w każdym razie ja dalej stawiam na dwóch weteranów, czyli Midnight Sky i The Little Things, czyli Desplat i Thomas Newman, bo obaj mają tych nominacji od cholery i nominują ich kiedy tylko mogą, a kompozytor z Minari nie miał nominacji do żadnej ważnej nagrody jeszcze, więc czemu mieliby go wyciągnąć teraz? Znaczy wiadomo, film jest mocny, więc może się pojawić zamiast The Little Things, ale jednak
Nie wiem, wydaje mi się, że Newman jest tak uwielbiany, że... Poza tym ta muzyka w The Little Things jest naprawdę dobra. Nie lubię tego filmu, ale muzyka jest naprawdę... Newman ma 14 nominacji do tej pory. Tym właśnie za takie filmy mało znane jak Rodzina z piekła, Dobry Niemiec, no i ci pasażerowie, którzy się pojawili znikąd. Więc Little Things się tak dobrze wpisuje w tych pasażerów, że film wyjęty praktycznie znikąd i może dostać nominację. No tak, może, ale jak już będzie ten De Plato, może jednak wstawią coś innego, no nie wiem. A na przykład Tenet może być nominowany, czy nie, waszym zdaniem? Tenet może i właśnie Tenet zabija Nice Guy wtedy wychodzi. Bo biorąc pod uwagę BAFTY, biorąc pod uwagę Critics Choice i Globy, to może wyjść albo właśnie ta piątka, którą przedstawił Alan, albo za Beat Nice Sky będzie Tenet, a za Little Things Minari. Czyli jakby tak, czyli Midnight Sky nie może być razem z Tenet, a Little Things razem z Minari, bo tak po prostu wychodzi. Czekaj, czemu nie może być Midnight Sky razem z Tenet? Bo to są wyliczenia matematyczne z poprzednich lat. Tak, bo tak właśnie wychodzi ze skuteczności BAFT, Critics i Globów. Bo Globy miały skuteczność 4-5 w 2020 i 2018. Oni nominowali i Midnight, i Tenet. Ja nie wiem, czy nie zapatrzycie na to za bardzo matematycznie. No jest taka możliwość, dlatego to Little Things jest takim no, longshotem, mimo wszystko. Ale to jest i tak prawdopodobne i mało kto na to stawia, że jeżeli to wejdzie, no to po prostu my wygrywamy wszystko z Alanem. Dokładnie. Jest, no, okay. Warto zaryzykować. To jest prawdopodobne, dlatego warto podjąć to ryzyko. Ja uważam, że ten Blizzard of Souls też jest prawdopodobne. Ja nie Little Things to postawił. Bo oni lubią wyciągać filmy z dupy. I akurat ten film wygrał tą nagrodę Society of Composers and Lyricists. Tylko, że tam dla filmu niezależnego, więc może się pojawi, nie wiem. Aha, no tak, bo tutaj mam w tym, mam pogrubionych zwycięzców faktycznie. No, tego nie widziałem. No to, no. Więc to też jest jakąś opcją, no ale ja mam dosyć, myślę, że bezpiecznie, czyli Midnight Sky i Minari, ale nie zdziwię się, jeśli Tomasa Newmana wcisną albo to Blizzard of Souls, więc... No ja nie Newman wiem, jest uwielbiany przez Akademię. To 14 nominacji nie wzięło się znikąd, więc... Zero Oscarów. No tak, no ale to wiadomo, że Little Things raczej nie ma szans na Oscara, no ale na nominację najbardziej. Hobby! Ale jak Minari może mieć nominację w tylu kategoriach, to wiesz, tam Tomek, jest szansa, pamiętaj. Jared Leto mógł się dostać do SAG, to ty możesz dostać Oscara za muzykę. No, oni w tym roku nominują kogoś nowego, prawda? Zazwyczaj. Nawet ci nowi często wygrywają, a w tym roku jedynym nowym, który może się pojawić, jest właśnie chyba kompozytor Minari. No, chyba, że ten Blizzard of Souls, nie wiem. No, w tym Soul jest też ten trzeci, nie? Joe Batiste. No. Okej, okay, no ale jednak głównie jest ta dwójka, która już wygrała Social Network, więc to zobaczymy. Znaczy, to ja nie wiem, co ja mam zrobić w tym piątym miejscu. Ja bym chyba nie powiem. Zobaczycie na tabelce. Jaki oszust. Nie no dobra, wstawiłem The Little Things teraz. Na czwartym masz Midnight Sky, tak? Tak, tak, tak. Wow, ale Michał, może, nie spodziewałem. Ale może zamienię do Minari do czasu, kiedy będę robił tabelki. A jaka stawka teraz masz na Little Things? 56. A, spadła. No dobra, to idziemy do piosenki. Okej. Okay. Tak. Dodam, że w tamtym roku właśnie na przykład tam Hildur Gunnadottir, która wygrała, tak, albo dwa lata temu Ludwig Göransson, właśnie byli nominowani pierwszy raz i od razu wygrali, więc... Ale że dobrze to nazwisko wymówił, kurczę. No właśnie, a chciałem powiedzieć, żebyś powtórzył. Nie wiem, czy dobrze, więc nie będę powtarzać. Brzmi okay. Dobrze. Idźmy dalej w takim razie. Tu nie mamy wyliczeń jak coś. Tu jest czysta intuicja, bo to się wydaje dosyć proste. Mamy takie, no takie jasne top 4 według mnie. Speak Now, Yossi, Fight For You i Turntables. No ja bym nie powiedział, że Turntables jest takie pewne, ale też na czwartym. Ja obejrzałem ten film dzisiaj, wiem jak ta piosenka się kampaniuje, także ja uważam, że to jest spokojnie. I na piątym Husawik ja mam. Ludzie tak kochają Husawik, no nie wiem, ja po prostu wszędzie widzę, że For Consideration, Husawik w jakimś każdym artykule, że tam nominujcie Husawik.
Więc uważam, że jest na tyle miłość do tej piosenki, że ona się wciśnie na te Oscary. Chyba to wstawię w tym momencie. Trzymam kciuki. No to może być taki ukłon w stronę właśnie ludzi, żeby po prostu dać im coś takiego innego, fajnego i to Eurovision jest jak najbardziej możliwe. Kosztem oczywiście trial. No tak. Ja mam akurat trial, a nie mam turntables, ale to tylko dlatego, że ta piosenka z turntables jest promowana od dłuższego czasu. Widziałem jakieś różne nawet z Gold Derby maile, z For Your Consideration i tak dalej. A jednak nie była nominowana do Globu i do Critics' Choice, czyli jakby, nie wiem, ludzie ignorują tę piosenkę mimo wszystko, więc... No ale tu też będzie ten dokument nominowany, więc nie wiem, czy to mu też trochę szans nie podbija. Mhm, może. Plus ta, no, wiesz, to, bo ta wykonawczyni tej piosenki, to przecież ona ten... Oni ją lubią, bo rok temu ona otwierała galę oscarową, prawda? Nie wiem, jak... No tak, turntables. Okay. No, to nie wiem, jak się jej nazwisko wymawia, okej? Okay? Nie będę się tu kompromitował. No, ale no, oni ją lubią. To no, taka nie z Moonlight wiem. Na przykład. Mhm. O, no właśnie, no. Pani z Moonlight i z Hidden Figures. No. No i nie wiem, wydaje mi się, że twarde kampaniowanie się w piosence przyniesie rezultaty i tyle. Możliwe. Bo wywalam chyba teraz trial i wsadzam Husawik. Bo no Husawik, to jest bardzo dobra decyzja. Bo Husawik wygrało Society of Composers and Lyricists. Też mam Husawik. Cóż, ja mam generalnie piosenki, które były nominowane do Globu i do Critics' Choice i tyle, co pewnie jest niedobrym typem, bo coś może wskoczyć. No bo oczywiście jeszcze była tam chyba piosenka na obu listach z Billie Holiday, tak? The United States vs. Billie Holiday, ale nie ma jej na shortliście oscarowej, a tak poza tym to chyba wszystkie, to właśnie te pięć, które mam teraz, więc... No tak, no bo właśnie to było zaskoczenie, że nie ma tej piosenki z Billie Holiday. To prawda. Okej, okay, którą trudno przewidzieć. Tak naprawdę, jeżeli Minari będzie mocny, to może Rainsong wskoczyć. Mi się bardzo podoba ta piosenka z Minari. Ja się popłaczę, jak Minari wskoczy zamiast Husawiku. To się popłaczę chyba wtedy na wizji. Ta piosenka z Minari to jest najlepsza piosenka na tej shortliście. I no, wyróżnia tak, się tak. bardzo. Więc, Radek, więc w sumie Radek, bym chciał, żeby było. Radek, mam pytanie do ciebie. Tak jak Minari nienawidzę, to... No. Mhm. Myślisz, że Rachel McAdam zaśpiewa na Oscarach Husawik? To ja na to liczę, że będzie jej występ. Nie mogę się doczekać. Tylko chcę, żeby to Husawik było. Tylko ze względu na nią, bo chcę jej występ zobaczyć. Zobaczymy, czy tak ładnie umie śpiewać jak w filmie, no. Dobra, idziemy do dźwięku. Okej. Okay. Do dźwięku mówisz, tak? Ale no. To proste akurat. Proste? To nie proste, przecież do dzisiaj zostawialiśmy jeszcze, co zrobić dźwiękiem, tak? No to nie wiem, może takie nie, proste. No. Złote szpule się sugerujemy nimi i mamy piątkę. No dobra, no to jest wiadomo, że wszystkie filmy nominowane na pewno będą w złotych szpulach, bo mają skuteczność 5/5. No i filmy nominowane w złotych szpulach w tym roku to Cherry, Greyhound, Midnight Sky, News of the World, Sound of Metal, Tenet, Wonder Woman, Trial, Nomadland. No i są w tej kategorii dla animacji, no to są tak, nie wiem, tu jedyni kandydaci tacy normalni, których sobie wypisałem. I warto zauważyć, że BAFTA ma skuteczność 4 albo 5/5 zawsze, więc Greyhound, News of the World, Sound of Metal na pewno się pojawią i zakładam, że wszyscy mamy takie top 3. Tak, no, takie tak. Ale którą kategorię bierzecie pod uwagę w wypadku złotych szpul? Bo oni tak mają całą masę tych kategorii, w których nominują wszystko jak leci. No te dwie główne patrzymy, te że to są montaż, teraz to już nie... No ale feature te dwie dialogue, główne. Jak na przykład Feature Dialogue albo Feature Effects, tak, te dwie? Okej, okay, ale dlaczego patrzymy na tę akurat nagrodę, a nie na Cinema Audio Society? A bo ponieważ panowie dźwiękowcy mają o wiele gorszą skuteczność. Rok temu 3/5, wcześniej po 4, więc zawsze im coś nie wychodzi. I oni w tym roku mają. Oni w tym roku mają Trial of the Chicago 7, więc naturalnie Trial idzie do odstrzału i nie ma. No, Trial idzie do Chicago, można powiedzieć. Trial idzie do jak Chicago. To zawsze. Dokładnie. Ale to jest właśnie ta sama trójka i na CAS, i na tych złotych szpulach, że Greyhound, News of the World i Sound of Metal.
No i tu jest, no i Mank jeszcze jest. I tu jest Mank. No tak, no jest. Więc tu jest top 4 i mieliśmy zagwozdkę, wczoraj postawiliśmy piąte miejsce na Nomadland, bo tak czułem, że ten Nomadland się pojawi. Ja to zmieniłem na Soul. Ja też zmieniłem na Soul, ale to dlatego, bo sobie zrobiłem jeszcze taki ostatni research. Dzisiaj zobaczyłem sobie dźwiękowców od Nomadland i dwóch to jest z dupy ludzi. Jeden tylko było za Romę. A dźwiękowcy są, to jeden wygrał dwa Oscary za Ultimatum, Borna i za jeszcze jakieś. No w każdym razie dźwiękowcy są, to mają tam po prawie 10 nominacji na Oscarach i mają wygrane, tak? Więc spokojnie. Warto jeszcze dodać odnośnie BAFT, bo oni mają skuteczność 4-5, a mają nominowane i Soul, i Nomadland. No właśnie, więc zastanawialiśmy się wczoraj, co skreślić. Więc po prostu któryś z tych filmów musi odpaść. No i wychodzi no i, na to, że no jednak tak, Nomadland. No bo my też się kierowaliśmy tym, że wiecie, że Soul jest troszkę martwe w tym sezonie poza muzyką i animacją. Tak, no bo ani scenariusz, ani film, ani nic. Ale no wychodzi logicznie, że Soul tu się pojawi, no. I tyle. No tak, no to jest chyba ważne jednak strona muzyczna, dźwiękowa i zmontowanie. No tak, 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 tak. Ale w to tym właśnie roku jednak mamy jedną kategorię dźwięk, która łączy i dźwięk z montażem dźwięku, więc zobaczymy. Nie, bo ja chciałem powiedzieć, że właśnie w Soul to nawet nie tyle ta muzyka, co tam po prostu to, co się dzieje w Nowym Jorku, nie? Ile tam jest dźwięków tego wszystkiego. No to to już nawet, no to ten dźwięk naprawdę robi wrażenie według mnie i no też chciałbym, tak, żeby był nominowany. No tak, tylko za Soul nie przemawia historia, gdzie Akademia bardzo rzadko nominowała w tej kategorii animację. No, no tak, ale w kategorii nie mieliśmy tak naprawdę do ubiegłego roku, bo mieliśmy dwie, teraz mamy dwie razem, prawda? A zdarzało się, że animacje były nominowane za montaż dźwięku, tam chyba nawet nie ma mocni wygrali. Tak, 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 tak. No dobra, ale ile lat temu to było, to raczej nie warto patrzeć aż tak wstecz. Mhm. Dawno to było, to prawda, ale się zdarza, jak widać, więc no okay, ale bardzo czyli rzadko, no dlatego Soul jest w grze, ale nie zdziwiłbym się, gdyby Nomadland wpadło. No tak, no tak, no to jest, to się zgadza. Bo ta czwórka wcześniejsza, no to są takie pewniaki, można powiedzieć. I tu się tylko będzie rozgrywać walka o to piąte miejsce między Soul a Nomadland. Na trzecim miejscu na Golderby jest Tenet. Co myślicie o tym? Na pewno nie? 0%. No nie, bo to nie ma nigdzie nominacji praktycznie, więc ja bym to skreślił, no. Nie wiem, bo poza tym była ta afera o to, że przecież Tenet ma źle tam coś z dźwiękiem. Właśnie nie wiem, czy ludzie nie mylą w Tenet muzyki z dźwiękiem, bo muzyka była świetna, a dźwięk w tym filmie jest no nie tragiczny, ale słaby dosyć. No to prawda. Takie narzekania są często na filmy Nolana. Znaczy nie wiem, no filmy Nolana często się pojawiają w tej kategorii, ale jednak już chyba by się pojawił ten Tenet w jakichś prekursorach, gdyby miał się pojawić na Oscarach. Tak, znaczy on jest w Złotych Szpulach tylko nominowany, nie? Więc teoretycznie jest jakaś możliwość, ale ja bym tego nie typował. O. To idziemy do efektów. Okej. Okay. O Boże. To jest ciężkie, ponieważ jak sobie to robiłem, to myślałem takie, dobra, mamy jasne top 5 raczej. Wszedłem sobie na ekspertów, na top 24 użytkowników. Każdy ma co innego. No po prostu tam znaleźć takie samo top 5, to jest po prostu ciężko. I ja byłem w ciężkim szoku, jak zobaczyłem, ile osób ma Ivana. I ty, Davus, masz Ivana. Dlaczego masz Ivana w efektach? O co chodzi? Czy ktoś mi wytłumaczy? Wytłumacz się. Dlatego, że popatrzyłem sobie na nagrody tam VESA, tak? Czyli tej gildii ludzi od efektów specjalnych. I tak na dobrą sprawę tylko 4 filmy są takie, że miały nominacje w tych dwóch najważniejszych kategoriach, czyli jako efekty specjalne i efekty pomocnicze. Więc te 4 umieściłem na początku, czyli Tenet, Midnight Sky, Witamy w Czeczeniu i Manka. Natomiast na 5 miejsce zobaczyłem, jakieś tam inne rzeczy nominowali i chyba kilku nie nominowali w ogóle, nie pamiętam, czy tam Bloodshot był, chyba na przykład nie ma ani Love and Monsters. Natomiast One and Only Ivan jest chyba w wyjątkowej animacji postaci, natomiast Mulan tylko w wyjątkowej animacji tła czy czymś takim. I doszedłem do wniosku, że postać jest pewnie trudniej zanimować i może to zrobić na nich większe wrażenie niż Mulan.
Poza tym znany nam Damian, który też się zajmuje tymi wszystkimi typowaniami. Pozdrawiamy. 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 Gdzieś na Twitterze wyczytał, że podobno Mulan miała najgorszą prezentację na bake-offie, więc... O właśnie, nie czytałem o tych prezentacjach jeszcze. To o, no to wszystko zmienia, bo właśnie... Bo w tamtym roku... Czarownica, mi pamiętasz? No właśnie, no. Pamiętamy czarownicę na zawsze w naszych sercach. Okej, przekonałeś mnie w taki, bo ja właśnie chciałem... Ale nie wiem, taka była plotka na Twitterze, bo ja nie widziałem żadnego artykułu na ten temat, natomiast też mi Damian sprzedał taką informację, że podobno Bloodshot miał jedną z najlepszych prezentacji, jeżeli to cokolwiek znaczy. Co ty gadasz? Nie, no ja to nie uwierzę, przecież ten film jest tak brzydki, to jest jeden z najbrzydszych filmów tamtego roku. Tam efekty specjalne to jest jakaś tragedia. Nie widziałem tego filmu, ja ale... z bólem oglądałem ten film, on jest słaby, ale te efekty specjalne to jest po prostu... No ja się zaraz triggeruję, nie? Po prostu jak już... O samo wspomnienie tego filmu to już mnie... No mam dosyć. No tak. Ale Akademia nie lubi za bardzo takich filmów, gdzie są animowane postaci, nie? Czy tam zwierzęta, tak jak właśnie... No w końcu, tak? W końcu no Sonic nawet na long listę się nie załapał, nie? No, ani to dostała znaba. Życie Pi wygrało, czy Księga Dżungli wygrała, albo Babe kiedyś, Świnka z klasą. Nie no, ale no nie no, Babe to jest inna sprawa, Babe to przede wszystkim... No i wygrała w tej kategorii, więc lubią zwierzaczki generalnie. Ale, ale wiesz, ja bym nie porównywał Życia Pi do Iwana. Życie Pi wygrało reżyserię, plus te zwierzaki były takie, wiesz, fotorealistyczne tak naprawdę, a ten Iwan, nie wiem czy oglądałeś, ja oglądałem, bardzo lubię ten film, to swoją drogą, ale te zwierzaki to nie są takie fotorealistyczne, one tak wyglądają tak trochę tak komputerowo, więc ale no chciałbym te nominacje na pewno, to się zgadzam, że wolałbym zobaczyć Iwana zamiast Manka. To znaczy za Iwanem przemawia jeszcze to, że oni co roku jakieś zwierzaki nominują, a to jest Król Lew, a to naprawdę? Wojna o planetę Małp, a to Księga Dżungli. No, coś jeszcze tam było w zeszłym roku bodajże, więc ten Iwan jest prawdopodobny. No ale no, to wstawię chyba. Ja też, ale chciałbym coś jeszcze dopytać ciebie w takim razie, Radek. Mulan, jak stoją efekty w Mulan, jak to tam się prezentuje? Bo ja nie widziałem. No dużej ich jakoś nie ma, ale głównie są w postaci jakichś tam ruchów postaci, że oni tam skaczą po tych po dachach, po ścianach, no i oczywiście jak jest wielka walka, to wtedy. A, jest, w sumie tam też jest zwierzak w Mula, bo ta główna przeciwniczka się zamienia w takiego orła czy sokoła, no w ptaka jakiegoś. Orzeł! Więc no tak, no ale no nie wiem, według mnie Mulan jest bardziej prawdopodobny niż Mang. No ja ufam Gildii chyba. Ja czytam teraz o tych bake-offach, nie? I o tych prezentacjach. I tutaj na Hours Watch jest napisane, że prezentacja Mulan była w porządku, taka przeciętna. A dwie najlepsze, to był, w sensie, że dwie najbardziej zaskakująco dobre to były o Sol i o Iwanie. No i że Czeczenia oczywiście była najbardziej taka, najbardziej się rzuciła w oczy. No, bo wiadomo, no właśnie, że to jest... co Sol? Nie no, czemu Sol miałoby tu być? Bo nie ten wiem. Film wygląda dużo lepiej niż jakikolwiek inny animowany, chociażby z tego względu, że Pixar znowu popycha efekty specjalne no i tak, w ogóle ale grafikę no komputerową prawda, w nowe ale gdyby to, gdyby to był mocny film ogólnie, tak jak kiedyś myśleliśmy, że będzie, no to tak, ale... No tak. Nie wiem, ja chyba dam Iwana za Mulan po prostu. Ja też, ale Mulan może być silny, bo się pojawia w innych kategoriach i mogą też docenić tutaj ten film. Bo oni lubią w sumie takie blockbustery. No ale duże, przypominam ci, że wiesz, że każdą tą kategorią się zajmuje inna gałąź, tak więc oni nie wiedzą, powiedzmy, czy tu będzie Mulan, czy tu będzie Mulan, tylko oni na te filmy patrzą osobno, nie? Więc no jeżeli... tak, ale spójrz na poprzednie lata, zawsze jest jakiś blockbuster, a jak tutaj patrzymy, taki wiesz, blockbuster na zasadzie superbohaterowie, czy jakaś Godzilla, Kong i tak dalej, tego typu blockbustery, a nie jak Tenet. No i Mulan się idealnie wpisuje po prostu w ten krajobraz. Ale zauważ, jak dużo się że jak dużo w tych efektach jest jakby filmów spoza jakichś top 5, jak dzisiaj tam sobie wróciłem, no na przykład Kong, Wyspa Czaszki z ostatniego miejsca, czy Guardians of the Galaxy też nie typowało jakoś bardzo dużo osób, więc tu też to takie czyste top 5 się nie pojawia najczęściej i nie wiem,
albo Mank, albo Mulan stąd idą. I ja chyba wywalam Mulan ostatecznie i daję Ivana, bo... Bo nie chcę kopić. Ja też, dokładnie. Mhm. I mnie Bartek słowami Damiana przekonał. Okej, okay. Zresztą no tak, a co wygra tę kategorię, tak swoją drogą? Jak według mnie Czeczenia Tenet. Wygra. Tenet. Czeczenia według mnie wygra. No to by było zaskoczenie i chyba nie wiem, czy nawet nie pozytywne, no bo ten film... No pozytywne, no wiadomo. To co oni zrobili, znaczy, ja nie widziałem tego filmu, to jest tak wybitna rzecz. Ale no, mało kto się chyba spodziewa, że to może wygrać, bo to jest mały film. Nie, ale bo to w ogóle, bo jak ja oglądałem te Czeczenie, nie, to ja w ogóle nie myślałem, że tam są jakieś efekty. Znaczy tam była ta informacja, nie, ale tak w ogóle o tym nie myślisz, nie, a potem... Na YouTube jest nawet film, gdzie jest właśnie porównanie tego, jak nakręcili to. Najpierw, a później jest obraz właśnie z efektami. Można sobie to zobaczyć na YouTubie. Znaczy Czeczenia może wygrać, ale nie wiem, czy to nie jest, czy dużym problemem nie jest to, że dokument wygrywa efekty. To się nigdy nie zdarzyło, chyba i się Bo nigdy nie było czegoś takiego, co zrobić. No właśnie, nie? Więc to jest... Czy Oscary są gotowe na to? Sądzę, że mogą być. Bo akurat... No, mogą, to nie jest bo akurat ta kategoria efektów to często nagradza filmy, które naprawdę na to zasługują, aby się nie spodziewał po Oscarach czegoś takiego. Więc no różnie się bywało jednak, ale no nie wiem, na przykład wspomnianych Planet Małp nie nagradzali, chociaż moim zdaniem były większym krokiem w rozwoju efektów specjalnych niż na przykład Hugo, którego kiedyś tam nagrodzono. Ale no zobaczymy, no myślę, że Tenet jest takim najoczywistszym wyborem, ale gdyby wygrała Czeczenia, to byłoby spoko. Tylko to, że jeszcze jest taka zasada w tej kategorii, że zwykle jeżeli tutaj jest nominowany film, który jest nominowany także w Best Picture, to ten film wygrywa w tę kategorię. Tak się właściwie zdarzyło przez ostatnie kilkadziesiąt lat, no nie licząc wyjątku, kiedy Ex Machina pokonała kilka filmów z Best Picture. Że Mank nie wygra. Prze? Że Mank nie wygra, no tam nie ma nic zobaczyć. No dobrze, ale dlaczego nie wygra? W sensie skąd to wiemy już teraz, że nie wygra? No ale jednak chyba jak nagradzą jakieś filmy, no to jednak jakieś efekty w nich są, nie? Mhm. No dobrze, ale dlaczego w takim razie zakładamy, że ten film będzie nominowany? Może od tego jakby chciałem wyjść tutaj w pytaniu. To jest bardzo dobre pytanie. Mhm. Nie wiemy, W sumie, no. Bo jeżeli nie ma w nim nic naprawdę wartego nagrody, to może też bez sensu, że mamy go w piątce. Czy ja też go mam w piątce, ale nie wiem dlaczego, tak prawdę powiedziawszy, chyba tylko ze względu na siłę filmu. Radek, jak stoi BAFTA z efektami? Nie chciał ze mną liczyć wczoraj. Ja mówiłem, Radek, zobaczymy efekty, on powiedział, że nie będziemy efektów robić, więc nie wiemy. Ja tak powiedziałem? Tak. Masz to nagrane? Mam. To się już nic nie odzywa. To w sumie jakby wsadzić Mulan zamiast Manka. Nie wiem. Ja też nie wiem. A może są zamiast Manka? Ale no każdy typuje Manka, wiem. To znaczy BAFTY nie mają Manka, na pewno mają Ivana. No BAFTY nie mają Manka, właśnie na to pnął. No nie ma. A Mulan ma wszystko. Ma BAFTY, ma Critics' Choice i ma 3 nominacje z tego, z tej gildii WES. A Mank ile ma nominacji do tej gildii? Jedną. No ale w tej drugiej najważniejszej kategorii, w sensie jako efekty wspomagające, więc wydaje mi się, że jest istotniejsze niż ten Mulan, ale no nie wiem, trudno stwierdzić tak naprawdę, czy Mank będzie, czy nie będzie w tej kategorii. No ale tak... ja myślę, że skoro nominowali Irlandczyka, to i... Dobra, nie będę wydziwiał, zostawię tego. Na szybko sprawdziłem i w zeszłym roku BAFTY miały skuteczność 5-5, a rok wcześniej 3-5, no więc nie wiem, czy aż tak bardzo się należy nimi sugerować. No dobra, zostawiam Manka i możemy iść dalej. Ponad 10 minut nam zeszło teraz.